Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie. Szanowni Państwo, bardzo się cieszę, że mogę Państwu coś nagrać. Dzisiaj chciałbym kontynuować ostatnią serię takich tematów prozdrowotnych. Dziś chciałbym powiedzieć Państwu o eksperymentalnej terapii naltreksonem. Nie wiem, czy ta nazwa jest dobra, jest bardzo wiele nazw tej terapii. Jest to terapia, wokół której było prowadzonych wiele badań. Z oczywistych względów terapia naltreksonem w niskiej dawce, bo tak to powinno się nazywać, nie przechodziła jakichś poważnych, bardzo takich drogich, wyczerpujących badań, które sponsorowałyby firmy farmaceutyczne. Ponieważ, szanowni Państwo, no tak się zdarza, że firma farmaceutyczna zarabia na naszych chorobach, produkuje leki. Jeśli ludzie byliby zdrowi, albo mieliby tani specyfik, który zażywa się jakiś czas i się wychodzi z choroby, to firma farmaceutyczna przestałaby zarabiać. Niestety jest to okropna rzeczywistość naszego świata. Jest tak samo z religiami. Jeśli człowiek zdobyłby we własnym sercu taki prawdziwy dostęp do najwyższego, mógłby z nim rozmawiać. Zresztą u mistyków nazywa się to modlitwą serca, kiedy człowiek żyje, a ta modlitwa w nim cały czas wzbiera. No to gdyby tak się stało, szanowni państwo, no to te wszystkie religie, ci panowie, czy tam niekiedy panie, które tam dobrze sobie zarabiają, no musieliby pójść do jakiejś takiej innej pracy. Tak więc, no, każda duża struktura zarabia na tym, co nam sprzedaje. Jedni nam sprzedają wiarę w Boga, inni nam sprzedają leki na choroby. No, tak zwani foliarze mówią, że nawet firmy farmaceutyczne prowokują choroby. Ja się nie będę na ten temat wypowiadał, bo no co tu mówić, szanowni państwo, ludzie potrafią za kilka tysięcy złotych dokonać morderstwa, więc jeśli w grę wchodzą setki czy nawet już tysiące miliardów dolarów i wypływająca z tego władza, no to myślę, że tutaj już by się nikt nawet nie zastanawiał. Nawet ja, państwa uniżony sługa, słynący z pobożności, moralności, z dobrego serducha, gdyby do gry weszły setki miliardów dolarów, podejrzewam, że moja moralność nieco by się ukruszyła, ale tylko tyci, tyci. No, szanowni państwo, no muszę pozostać dobry, bo no nikt mi jakoś nie proponuje tych miliardów dolarów, więc jakie mam wyjście, jestem dobry. Ale już tak mówiąc poważnie, szanowni państwo, terapia naltreksonem, wytłumaczę państwu, co to jest. Naltrekson, podobno nazwa handlowa to adepent. Będą musieli sobie państwo sprawdzić dokładnie w internecie, poczytać na ten temat. Jest to lek psychiatryczny stosowany w leczeniu głównie uzależnienia od alkoholu. Jak on działa? Naltrekson w dawce od 50-100 mg do 300 mg powoduje, że gdy osoba uzależniona od alkoholu spożywa go, to wtedy nie czuje przyjemności. Czemu ludzie robią różne rzeczy? Ponieważ daje on im jakąś satysfakcję, przyjemność. Satysfakcja i przyjemność, szanowni państwo, to jest coś, wydzielają się jakieś hormony, coś się dzieje w mózgu. Więc tenże lek sprawia, że alkoholik nie czuje przyjemności z alkoholu. No to po co pić? Po co się zalewać w trupa? Po co 2 dni cierpieć schylonym nad miską i też drugą stroną schylony? No różnie to bywa, szanowni państwo. Po co pić, skoro nie ma z tego przyjemności? Rozmawiałem na ten temat z fachowcami i lek naltrekson, jeśli chodzi o leczenie uzależnienia od alkoholu, jest uważany za lek kiepski. Są jakieś tam wyniki, ale niewielkie. Kiedyś ponoć doktor Bihari, czy on się Bohari nazywa, już nie pamiętam, wybaczcie mi Państwo, dokonał odkrycia, że ten lek w dawce od 1 do 5 mg powoduje niesamowite skutki w organizmie. Dlaczego tak się dzieje? Dawka, jak Państwu już przed chwilką miałem przyjemność wspomnieć, od 50 mg do 300 mg powoduje, że w naszym organizmie przez około dobę nie wydzielają się endorfiny.
Oczywiście mogą mnie Państwo złapać ze słówka, ja dokładnie się nie uczyłem tego, bo i tak bym nie zapamiętał. Państwo sami sobie to przeczytają. Ale jeśli wziąć dawkę od 1 do 5 mg, zawsze na początku proszę próbować od 1 mg, to wtedy dzieje się dziwna rzecz. Organizm przestaje produkować endorfiny na okres 2 do 4 godzin. Tak czytałem, może 5 godzin, może 6, nie będziemy tu się spierać o szczegóły. Ponieważ brakuje endorfin, oszukany w ten sposób mózg czy układ wydzielania dokrewnego zaczyna ładować tych endorfin, czyli hormonów szczęścia, kilka razy więcej. Czyli jest to oszukanie własnego mózgu. Szanowni Państwo, no pamiętajcie, małżonki nie oszukujcie, dzieci nie oszukujcie, no na pewno mnie, ale własny mózg w imię wyższych celów nawet należy oszukać. I właśnie to robi ten lek, naltrekson. Czyli bierzemy małą dawkę tego leku, na czas 2 do 4 godzin zostaje bardzo ograniczona, czy wstrzymana, już nie pamiętam, produkcja endorfin, hormonów szczęścia. My tego nie odczuwamy. To się najczęściej bierze wieczorem, więc zasypiamy wtedy. No i wtedy organizm przez całą dobę produkuje endorfiny. Jak coś organizmowi zabieramy, to on produkuje. Jak człowiek sobie dostarczy tego zewnętrznego szczęścia w postaci narkotyków, w postaci alkoholu, jakichś tam różnych używek, to wiadomo, że potem przychodzi zły nastrój, depresja i tak dalej. Spójrzcie Państwo, ile bogatych, sławnych ludzi ma depresję, ilu z tych ludzi popełnia samobójstwa. Przyciągnęli do siebie dużo szczęścia, organizm zareagował nieszczęściem. No, to jest takie właśnie, to jest tak jak wahadło, pchniemy w jedną stronę, to wróci, pchniemy w tamtą, to wróci. Szanowni Państwo, ten lek w małej dawce, naltrekson w małej dawce, jest reklamowany jako lek, który nie tylko leczy raka, nie tylko leczy AIDS. Ja do tego podchodzę z dużym przymrużeniem oka. Natomiast chciałbym Państwu powiedzieć, jakie są moje doświadczenia z tym lekiem. Po pierwsze, przepisują go niektórzy lekarze. Działa, fora są pełne ludzi, którzy piszą, że ten lek działa. Druga sprawa, ja go brałem i w tym czasie, gdy go brałem, nie chorowałem, a często mam różne takie jakieś przeziębienia i tak dalej, no prowadzę niezdrowy tryb życia. Bo to jest wahadło, szanowni Państwo. Was namawiam do zdrowego trybu życia, no to sam muszę prowadzić zły tryb życia. Tak sobie tłumaczę. Więc mam taki przykład. Zrobiłem z mojego taty, jak Państwu wczoraj wspominałem w audycji o skorupkach jajek, mój tata jest inwalidą, ma praktycznie zniszczone płuca. Mój tata zażywał dawkę 0,5 mg i 1 mg, potem obecnie zażywa 1,5 mg. Moi starsi starzem radiosłuchacze, czytelnicy pamiętają, że raz, dwa razy do roku musiałem jeździć do Warszawy, ponieważ mój tata trafiał do szpitala, chciałem odciążyć mamę. No sam miałem duże z tym problemy, jak Państwo wiecie, no mam bardzo duże problemy, żeby z domu wyjść, czy w ogóle jakoś działać, mam zaawansowany IBS. Dlatego mój tata zaczął to brać. W tę zimę nie miał nawet kataru. Nie zachorował ani razu. No, ktoś powie przypadek. Ale ja dobrze wiem, że co roku mój ojciec chorował. I te choroby były coraz gorsze. Poprzednio byłem w Warszawie, sam się bardzo ciężko przeziębiłem. Zostałem znaleziony przez jakiegoś okropnego wirusa i okropnie to przecierpiałem przez ponad 2 tygodnie. Dlatego, szanowni Państwo, tata w tym roku nie miał nawet kataru. I chociaż mój tata jest bardzo sceptyczny do takich moich pomysłów, to mówi, że to naprawdę jest ekstra. Druga sprawa. Biorąc naltrekson w niskiej dawce, pojawiają się bardzo wyraziste, bogate i szczegółowe sny. Sen, co stwierdzam po swoim doświadczeniu, wydaje się być nieco głębszy, bardziej regenerujący. Ale uwaga, odkryłem, że trzeba wziąć małą dawkę naltreksenu bezpośrednio przed zaśnięciem, ponieważ potem mogą być delikatne problemy przed zaśnięciem. Ale szanowni Państwo, to są moje doświadczenia, proszę się tym nie sugerować, każdy ma inne. Później brałem go rano. Także ja wiem na wielu przykładach, że ten naltrekson działa. I nie gwarantuję Państwu jego działania, natomiast mogę Państwu polecić ten naltrekson, żeby Państwo spróbowali. Poczytajcie o tym w internecie. Teraz moje doświadczenie, jak to zrobić.
Naltrekson jest lekiem wypisywanym na receptę. Musicie Państwo przekonać, no, niektórzy by powiedzieli przekupić, ale ja pobożnie żyję, lekarza, by wypisał Państwu ten lek. Gdy ja go kupowałem tutaj na Podkarpaciu, gdzie obecnie przebywam, to troszeczkę się w aptece wstydziłem, mówię, uznają mnie za alkoholika, tam w tej aptece są same młode, bardzo ładne dziewczyny. Więc Państwa uniżony sługa, no jeszcze jest w tym wieku, jak to się mówi, rębnym, więc zależało mi na opinii tych pań. I podeszła pani, która jest właścicielką tej apteki, tam często kupuje różne rzeczy dla mojej przyjaciółki, dla mnie, i powiedziała, o, to pan też to bierze. Czyli oni o tym wiedzą. Wiedzą o terapii naltreksonem w niskiej dawce. Powiem Państwu, jak ja rozwiązałem problem, ponieważ problemem jest to, że o ile pamięć mi nie myli, tabletki, mogłem sprawdzić, mam w szufladzie, są po 100 mg. Jak z tego zrobić 1-miligramowe tabletki, bo taką dawkę na początek powinno się zażywać. Ja zastosowałem taki sposób, że nie żadne dzielenie, nie żadne kombinowanie, bo to zawsze będzie nierówno. Szanowni Państwo, proszę wziąć słoik. Do słoika nalewamy 50 ml przygotowanej letniej wody i 50 ml spirytusu. Szanowni Państwo, tylko to używamy do leku. No proszę nie wypijać tego spirytusu. Także gdy to już nalejemy, wymieszamy, bierzemy tabletkę 100 mg naltreksonu, miażdżymy ją. Ja brałem jedną łyżkę tak i drugą naciskałem. Miażdżyłem ją. Uzyskany proszek wsypujemy do słoika. Mieszamy. Czekamy, aż troszeczkę ostygnie i wstawiamy do lodówki. Później, o wybranej przez Państwa porze, czy też rano, czy wieczorem, bierzemy strzykawkę i nabieramy 1 ml obrzydliwego w smaku płynu. Ja proponuję, żeby ten płyn rozpuścić w jakimś soku, ponieważ on z wodą, ja ogólnie bardzo nie lubię smaku alkoholu, jest wstrętny. No, ale Szanowni Państwo, czego się nie robi dla zdrowia. I tenże 1 ml proszę wypić i proszę obserwować efekty. Proszę sprawdzić na samych sobie, na swoich ciałach. Nie biorę odpowiedzialności, jakby się coś stało, ale nic się nie stanie. Jedyne, co może się stać, to głębokie, fajne, wyraziste sny. Tata mi często mówił, że ma po tym niesamowite sny. A tata mi powtarza, że on nigdy nie miał snów. Ja mówię, tato, każdy człowiek ma sny, tylko ich nie pamięta. Ja na przykład, Szanowni Państwo, pamiętam swoje sny, bo od około 20, może nawet więcej niż 20 lat prowadzę dzienniki snów, zapisuję swoje sny. Nauczyłem swój mózg, podświadomość, żeby zapamiętywała sny. Bo ponieważ przez lata badałem, czy niektóre sny są prekognicyjne, czy może będą jakieś informacje, dzięki którym może się wzbogacę, no czemużby nie. Faktem jest, że raz na parę lat zdarzy się sen, który potrafi poważnie zatrząść naszą taką poczuciem takiej stabilnej egzystencji. Ale to jest temat na inne nagranie, Szanowni Państwo. Tak więc pamiętajcie, spiritus sanctus, woda, tabletki naltreksonu, miły uśmiech do Pani doktor, żeby wypisała receptę. Lek jest drogi, ale za te pieniądze będziemy mieli terapię przez ponad rok. Także myślę, Szanowni Państwo, że warto spróbować, jeśli Państwo mają jakieś poważne choroby. Niektórzy piszą, że nie działa, ale dużo ludzi pisze, że działa, a sam na swoim przykładzie wiem, że działa. Natomiast IBS-u u mnie nie wycofało. Brałem go nieregularnie, brałem go przez mniejszy okres czasu, niestety z pewnych względów, o których tutaj nie chcę mówić. O czym warto pamiętać, to, że się nie powinno brać leków opiatowych w trakcie, czy też w trakcie leczenia nadczynności tarczycy. Przepraszam, niedoczynności tarczycy, nie wolno tego brać, bo tarczyca potrafi wyzdrowieć i wtedy no to przyspieszy. Ale proszę dokładnie o tym wszystkim przeczytać, najlepiej porozmawiać z jakimś lekarzem. Można ten naltrekson w małych dawkach bez recepty zamówić gdzieś z Niemiec, ale Szanowni Państwo, nie dajmy cwaniaczkom, nędznym oszustom zarobić, bo to są ceny naprawdę nieludzkie. Recepta, apteka, spokojnie kupić, wykonać, zażywać i czekać na efekt. Także, Szanowni Państwo, cieszę się, że ewentualnie mogłem skierować Państwa umysł w jakimś tym określonym
daj Panie dobry Boże, dobrym kierunku. Także Szanowni Państwo, pozdrawiam serdecznie, dziękuję za wysłuchanie i życzę przemiłego weekendu. Pozdrawiam serdecznie, cześć.